Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak skutecznie motywować uczniów do działania. Prosimy, aby wszelkie problemy techniczne zgłaszać za pośrednictwem czatu. Poczekamy chwileczkę jeszcze, być może ktoś do nas dołączy i za chwilę zaczniemy. Dobrze, myślę, że będziemy już ruszać z naszym tematem. Bardzo chcemy, żeby to szkolenie było takie interaktywne. Zapraszamy Was do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Prosimy, żebyście komentowali cały czas to, o czym mówimy na czacie. Będziemy też zadawać Wam pytania, także zachęcamy do interakcji. Organizatorami programu Młody Obywatel, jak wiecie, mam nadzieję, jest Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacja BGK. Obecna edycja to Młody Obywatel na Sportowo, dotyczy szeroko rozumianej aktywności fizycznej w kontekście działań lokalnych. To webinarium poprowadzą dla Was koordynatorzy Młodego Obywatela, czyli Mateusz Wojcieszak. Cześć Wam wszystkim. Oraz Ania Mitura. Ania Mitura, to ja miałem powiedzieć, teraz Ania Mitura. Dzisiaj prowadzimy dla Was dwie części webinarium. Pierwszą część poprowadzi Anna, a drugą część też oddaję głos Ani. Dziękuję, Mateuszu. Tak. Co nas dzisiaj czeka? Przejdziemy przez 6 takich punktów, które wszystkie dotyczą motywowania uczniów. Zaczniemy od podziału zadań, jak rozdzielać zadania, żeby jak najbardziej wykorzystywać kompetencje uczniów. Powiemy sobie o harmonogramie, o tym, gdzie szukać materiałów przydatnych przy właśnie dzieleniu się zadaniami, przy diagnozowaniu potrzeb, przy wykorzystywaniu tych kompetencji. Drugi punkt to, taki tytuł nosi, projekt to nie lekcja, jak pracować inaczej. Zastanowimy się właśnie, dlaczego projekt to nie lekcja i dlaczego to jest ważne, żeby to nie była kolejna lekcja, czy kolejna praca domowa. Będziemy się zastanawiać, jak działać, żeby właśnie ta praca wyglądała inaczej i sama forma tej pracy była już motywująca dla uczniów. Kolejny punkt to energizery. Na wzmocnienie ducha. Później pochylimy się trochę nad monitorowaniem postępów, a następnie zatrzymamy się przy kwestii informacji zwrotnej. Na koniec podsumujemy wszystko i też zastanowimy się, jak wykorzystywać to, czego nauczyliśmy się w działaniach projektowych w ramach Młodego Obywatela, w kolejnych działaniach, być może już w ramach innych projektów, jak właśnie kontynuować te efekty pracy, jak zachęcać uczniów do rozwijania się dalej. Zaczniemy od postawienia sobie pytania, dlaczego uczniowie decydują się na udział w Młodym Obywatelu. I to jest właśnie pierwsze pytanie do Was. Poprosiłabym Was, abyście na czacie napisali, dlaczego Wasi uczniowie, Wasi podopieczni decydują się na udział w Młodym Obywatelu. W tym czasie, kiedy będziecie pisać, to powiem, co my o tym wiemy, dlaczego właśnie młodzi ludzie zgłaszają się do udziału w programie, dlaczego chcą brać udział w takich działaniach. Bardzo często pojawia się tak, że oni po prostu chcą się dobrze bawić, że chcą zrobić coś innego, coś, co oderwie ich od tej szarej rzeczywistości szkolnej, co zapamiętają jako fajne wspomnienie ze szkoły, co trochę ich zintegruje z kolegami, z koleżankami. Również ważna jest dla nich możliwość decydowania, podejmowania decyzji, wpływania z tymi decyzjami na to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu, w najbliższej okolicy. Szukają też swojego miejsca i w szkole, i poza nią. Chcą rozwijać swoje zainteresowania lub po prostu znaleźć te zainteresowania, zastanowić się nad tym, co ich interesuje, jakie mają możliwości, jakie mają umiejętności, w którą stronę powinni się dalej rozwijać. Ale również bardzo często pojawia się taki wątek, że chcą robić coś dla innych, chcą działać charytatywnie, chcą nawiązywać te relacje ze społecznością lokalną. Tutaj zerknę, o czym Wy piszecie. Chcą zrealizować swoje pomysły, dokładnie, tak, chcą pomóc innym, są empatyczni, chcą przeżyć ciekawą przygodę. To wszystko się właśnie pokrywa z tymi naszymi obserwacjami. projekt inny niż typowy projekt edukacyjny w gimnazjum, który jest obowiązkowy. Tak, to jest właśnie też szansa na to, żeby zrealizować raz, że prawdziwy projekt, a nie kolejną pracę domową. Dwa, projekt, który będzie ciekawy, który nowego, który będzie miał sens i oni zobaczą, że, no, że coś mogą sami stworzyć ciekawego. Chcą się wyróżnić i zaistnieć. Chcą zrobić coś inaczej. To prawda. Bardzo lubią zajęcia sportowe oraz chcą pomagać innym. Tak, tutaj akurat w tym konkretnym temacie ten sport przyciąga dużo osób zainteresowanych sportem. Też bardzo się cieszymy, bo mamy wyjątkowo dużą frekwencję nauczycieli wychowania fizycznego i to na pewno zawdzięczamy sportowej tematyce programu. Uczniowie czują potrzebę podejmowania własnych. Tak, ta decyzyjność to jest też to, co przyciąga uczniów do tego rodzaju programów. I tutaj właśnie chciałabym Wam przedstawić taki cykl trwania projektu, ponieważ domyślam się, że pojawiliście się tutaj dlatego, że interesuje Was temat, jak motywować uczniów. To znaczy być może czasem z tą motywacją pojawiają się problemy w Waszej grupie projektowej. I teraz taka ważna rzecz, to jest zupełnie normalne. Tak naprawdę w ciągu trwania projektu w każdej grupie pojawią się problemy z motywacją, dlatego że to jest po prostu typowy cykl trwania projektu, który rozciąga się w jakimś czasie. Tutaj jest to czas dosyć długi, ponieważ trwa kilka miesięcy i możemy obserwować, najpierw pojawia się pewny sceptycyzm jeszcze przed decyzją, czy wstąpić w ogóle do tego działania lub na samym początku, kiedy tak naprawdę uczniowie zastanawiają się, czy na pewno chcemy to robić, po co to robimy, o co w tym chodzi. Później właśnie pojawia się entuzjazm, a nawet euforia, że robimy coś razem, pracujemy w grupie, że mamy super pomysł i w ogóle te burze pomysłów, że można zrobić bardzo dużo. Później następuje troszeczkę zderzenie z rzeczywistością, to znaczy okazuje się, że no tak, im więcej pomysłów, tym więcej to zabiera czasu. Też na początku nie widać tych rezultatów projektu, jest ta odpowiedzialność, jest też, czy warto inwestować ten czas i energię w te wszystkie zadania, które są przed nami. Tutaj wątpliwości co do organizacji i to wszystko się na siebie nakłada i właśnie pojawia się taki kryzys i wiele osób się zastanawia, czy w ogóle warto to ciągnąć, że jest coraz trudniej, a oprócz tego przecież inne obowiązki szkolne się nakładają. Ale warto ten kryzys przetrwać, bo później, kiedy już pojawią się pierwsze rezultaty projektu, to już tylko może być lepiej i znowu ta linia idzie do góry, kiedy uczniowie widzą, że to, co robią, ma sens, coraz więcej rzeczy jest gotowych, coraz bliżej jest finał naszej akcji, no a później to już jest świętowanie, cieszenie się i radość i satysfakcja z osiągniętych rezultatów. Także to, na czym musimy się skupić, to jest ten moment, kiedy jest najtrudniej i będziemy się zastanawiać, jakie czynniki mogą sprzyjać temu, żeby złagodzić te momenty zwątpienia. Chciałam też Wam powiedzieć o rodzajach motywacji. To są rzeczy dosyć oczywiste, ale czasem warto się nad nimi pochylić, uświadomić sobie, że one są i one dotyczą nas wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, opiekunów. I właśnie te dwa rodzaje motywacji, zewnętrzna, kiedy człowiek sam z siebie nie odczuwa potrzeby zrobienia czegoś, ale jest ona wzbudzona chęcią otrzymania nagrody lub uniknięcia kary. Czyli na przykład, kiedy Waszych uczniów motywuje bardziej ocena, to, że dostaną dobrą ocenę czy kilka punktów więcej za udział w projekcie lub tutaj można to również rozpatrywać w tej chęci uniknięcia kary, to znaczy jeżeli robią to gimnazjaliści, dla których projekt gimnazjalny jest obowiązkowy, no to muszą się z niego wywiązać, żeby uniknąć tej kary, tak, nieotrzymania oceny czy nie wiem, niezdania wręcz. I to jest ta słabsza motywacja, ta, w której pchają nas tylko czynniki zewnętrzne, a nie wewnętrzna chęć. Natomiast druga motywacja, wewnętrzna, to jest ta, o którą powinniśmy bardziej się pochylić, jak najbardziej sprzyjać, bardziej o nią dbać. Bo właśnie po pierwsze, to są z tej motywacji wewnętrznej płyną te powody, dla których młodzi ludzie, uczniowie się zgłaszają w ogóle do tego rodzaju działań. I one są znacznie silniejsze. Właśnie tutaj chodzi im głównie o to działanie, o to spełnianie się, realizację swoich wewnętrznych potrzeb, niż osiągania jakiejś korzyści czy unikania kary. I właśnie zadbajmy o tą motywację wewnętrzną. Co można zrobić, żeby ją wzmocnić u uczniów? Właśnie ta możliwość podejmowania decyzji to jest coś, co wzmacnia tą motywację wewnętrzną. I prosiłabym Was, żebyście się zastanowili, w których momentach Waszego projektu, który mam nadzieję jest już dosyć zaawansowany, Wasi uczniowie mieli okazję do podejmowania swoich decyzji. To jest bardzo ważne, czy dajecie im tą przestrzeń na podejmowanie decyzji, na to, że oni decydują, co będą robić, którym tematem się zajmą, bo to ma być ich projekt, projekt uczniowski, nie projekt nauczycielski. Jeżeli, oczywiście ważne jest też, żebyście ich wspierali w tym i to nie musi być tak, że wszystkie do końca decyzje będą podejmować uczniowie, natomiast nawet jeżeli część decyzji podjęliście już za nich, czy pokierowaliście ich w którąś stronę, to zastanówcie się nawet nad takimi mniejszymi momentami, teraz zwłaszcza kiedy bywa trudno, żeby im zostawić tą przestrzeń na podejmowanie ich decyzji, żeby oni się przywiązali bardziej do tego, co robią. Wiadomo, czują, że to jest ich projekt, że oni są autorami projektu, a nie tylko jego wykonawcami. Też poczucie podejmowanych sprzyja tej motywacji wewnętrznej. No wiadomo, że nikt nie chce robić czegoś, co nie ma sensu lub wydaje się mało sensowne. Ten cel nie jest taki określony lub nie jest dopasowany do tej diagnozy potrzeb. Do diagnozy jeszcze dojdziemy, ale właśnie tutaj wydaje mi się, że cienka granica jest między tym, gdzie powinniście im zostawić jak najwięcej możliwości podejmowania decyzji, a tym, żeby nie podjęli decyzji, które będą złe i które okażą się później wręcz zniechęcające niż zachęcające. Ta dobra, przyjemna atmosfera to również jest coś bardzo ważnego dla uczniów. Jeżeli oni się czują dobrze w grupie z Wami, to na pewno też ta motywacja do pracy będzie dla nich większa, bo to ma być czas właśnie inny niż zwyczajna lekcja. Czas specjalny, wyjątkowy, kiedy oni tworzą coś swojego i coś dla innych. Również ten sposób pracy, o którym powiemy sobie w dalszej części webinarium, jest bardzo ważny. Możliwość wykazania się i zdobycia nowych kompetencji. To też coś, co sprzyja tej motywacji wewnętrznej. To właśnie też cały czas w nawiązaniu do tych powodów, dla których uczniowie się zgłaszają do programu, że po prostu chcą się rozwijać, chcą wykorzystać swoje możliwości. I też fajnie, kiedy dostrzegacie raz ich możliwości, dwa zadania w projekcie, do których te możliwości można dopasować, możliwości czy zainteresowania. No i właśnie ten adekwatny podział zadań jest tu bardzo ważny, że kiedy zaczynacie pracę, zastanawiacie się, jakie są potrzeby w Waszej okolicy, w Waszej społeczności lokalnej, to od razu myślicie o tym, kto co potrafi i w jakiej umiejętności można wykorzystać w realizacji tych potrzeb. Diagnoza potrzeb. Tutaj nie będziemy omawiać konkretnych ćwiczeń, jak dojść do dobrej diagnozy potrzeb. Natomiast chciałabym Was odesłać do publikacji Młody Obywatel na Sportowo. Jeśli o harmonogram, to tak jak mówiłam, jeżeli macie stałe miejsce spotkań, to warto umieścić go na widocznym miejscu dla wszystkich i dostępnym. I warto, żeby to był harmonogram zrobiony w jakiejś ciekawej, plastycznie formie, na przykład w formie takich przesuwanych suwaków lub pociągu z wagonikami, gdzie poszczególne osoby podpisane imieniem będą miały wymienione swoje zadania i będą mogły właśnie przesuwać na tym harmonogramie na osi czasu poszczególne zadania, żeby na przykład pokazać, że dane zadanie jest już wykonane w 50%. Wtedy inni członkowie grupy projektowej widzą to i też mobilizują się, że no, ktoś już zrobił swoje zadanie, ja też muszę zrobić swoje zadanie. Właśnie ta współodpowiedzialność tutaj fajnie działa. Tego rodzaju harmonogram może również zaistnieć w internecie. To będzie lepsze rozwiązanie, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają stałego miejsca spotkań grupy projektowej. Wtedy można użyć na przykład aplikacji Google'a lub innych narzędzi. Jeżeli będzie taka potrzeba, to możemy zebrać dla Was jakieś przykładowe narzędzia i wysłać Wam. To zgłoście to też na przykład za pomocą czatu. Już przejdę dalej. No i sytuacje kryzysowe. Jak reagować, kiedy ktoś nie radzi sobie z zadaniami? Tutaj będę wdzięczna za Wasze pomysły, jeżeli byście mogli na czacie właśnie napisać, jak Wy sobie radzicie z kryzysami. A w międzyczasie powiem, jak my radzimy, żeby sobie poradzić z kryzysem. Oczywiście polecamy, żeby zacząć od rozmowy indywidualnej z danym uczniem, zapytać, skąd biorą się jego problemy, dlaczego ma na przykład opóźnienia i starać się pytać w taki sposób coachingowy, czyli nie narzucać odpowiedzi, tylko stawiać takie pytania otwarte. Jak myślisz? Dlaczego to zadanie jeszcze nie jest wykonane? Dlaczego masz z tym problem? Jak myślisz, jak by się udało ten problem rozwiązać? Kto mógłby Ci w tym pomóc? Jeżeli uda Wam się wyjaśnić właśnie twarzą w twarz takie problemy, to być może nie będzie potrzeba robić już nic więcej, bo to już będzie motywujące dla ucznia i pokaże mu, że też przejmujecie się tym naprawdę, przeżywacie jego problemy i jesteście z nim. Warto też zaoferować konkretne wsparcie, konkretną pomoc, na przykład zastanowić się już na rozmowie w grupie, jak grupa może pomóc. Jeżeli w tej rozmowie indywidualnej wyjdzie na przykład, że ktoś powie, że niestety sobie nie radzi, bo ma za dużo innych spraw nauki, to można zaproponować, a gdyby podzielić Twoje zadania między inne osoby w grupie i Ciebie, a później już podczas tej rozmowy w grupie spróbować właśnie na forum zastanowić się, jak te zadania podzielić faktycznie. Właśnie przykładowe rozwiązania, czyli albo przydzielamy kogoś do pomocy, można spróbować zamienić się zadaniami, czy zaproponować uczniom, żeby między sobą zamienili się zadaniami lub podzielili się w grupki, które nawzajem będą się wspierać. Jeżeli jest za mało osób, żeby te zadania jeszcze rozdzielić, to można też po prostu ustalić priorytety, zastanowić się, co tu jest najważniejsze, co jest niezbędne, żeby projekt się udało zrealizować, żeby finał się odbył i na przykład ograniczyć działania, zrezygnować z tych, które nie są niezbędne, bo lepiej, żeby projekt odbył się w okrojonym wymiarze, niż żeby w ogóle z niego zrezygnować ze względu na jakieś trudności. No właśnie, co Wy piszecie o kryzysie? Indywidualne rozmowy, burza mózgów wspólnie z grupą. Tak, dokładnie. To jest to, co my też rekomendujemy jako rozwiązywanie kryzysów. U nas nie było jeszcze kryzysowej sytuacji, no to gratuluję, to wspaniała wiadomość. Dostrzeganie najmniejszych nawet sukcesów, tak, właśnie to wsparcie, chwalenie, o tym też jeszcze będziemy mówić przy okazji informacji zwrotnej, która też działa bardzo motywująco, zwłaszcza w takiej relacji 1:1. Wsparcie grupy, tak, czyli po prostu jesteśmy drużyną i robimy to razem, nie zostawiamy nikogo z boku, też nie odtrącamy, jeżeli nawet sobie nie radzi ze wszystkim. Rezygnować nie można, więcej się młodzież nie podejmie działań. Tak, to też prawda, że jeżeli nie uda się zrealizować projektu, to może być taki komunikat na nie właśnie, że nic nie ma sensu, że nie ma sensu więcej się starać. Dlatego naprawdę nawet radzimy w pewnym momencie ograniczyć te działania trochę, zrezygnować z pewnych niepotrzebnych rzeczy, zrobić projekt okrojony niż w ogóle rezygnować, bo po prostu szkoda, bo wtedy tak młodzież dostaje komunikat, że że nie dajemy rady, nie ma sensu. Spotkanie grupowe i omówienie problemu. Tak jest. Dobrze, no i też to, co my rekomendujemy, to pozwalajmy na błędy, po prostu. Pamiętajmy, że uczymy się na błędach wszyscy i przez całe życie zazwyczaj. Nie zawsze też trzeba być najlepszym i to jest taka stara prawda, dobra zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. No i prosimy, projekt ma być uczniowski, nie nauczycielski. Czasem trudno, przymknijcie oko, jeżeli widzicie, że sami byście zrobili coś lepiej, a cieszcie się tym, że macie tak samodzielnych uczniów, że robią rzeczy sami. Jak najmniej w ogóle starajcie się robić, oddawajcie im zadania i cieszcie się właśnie z tego, że działają. Dobrze, a teraz zastanowimy się nad tym, jak pracować inaczej i dlaczego w ogóle warto pracować inaczej. Może przejdę do następnego slajdu. Tutaj właśnie to co widzimy, co sami też często słyszymy od uczniów, że właśnie oni są zmęczeni taką rutyną szkolną, że oni szukają takiego innego spojrzenia na szkołę, nowych miejsc w szkole i cieszą się, kiedy mają inne relacje z nauczycielami. Właśnie tutaj te inne relacje w grupie, oparte na zasadach partnerstwa, nie relacji mistrz-uczeń. I to na pewno wielu z Was ma takie doświadczenie, że dzięki takim projektom te relacje się zmieniają, robią się bardziej bezpośrednie. Wy możecie poznać lepiej swoich uczniów, a uczniowie mogą się otworzyć i lepiej rozeznać swoje możliwości. A tutaj jeszcze chciałam powiedzieć Wam, jak w prosty sposób odczarować tą szkołę jako miejsce. To znaczy, co zrobić na przykład z klasą szkolną, żeby zmienić takie małe kroki. Zmieniajmy układ siedzenia, starajmy się odsunąć stoły pod ścianę i na przykład ustawić krzesła w krąg, albo odsunąć wszystkie meble pod ścianę i usiąść na karimatach, czy na poduszkach, na materacjach, na tym, co jest dla Was dostępne. Również możecie się po prostu przenieść w inne miejsce, pracować na korytarzu, w bibliotece. Latem za chwilę będzie można pracować w ogrodzie na zewnątrz, nie wiem, czy macie ogród, ale na boisku szkolnym chociażby. Warto też zmieniać tą formę pracy, to znaczy, jeżeli macie możliwość, to pracować przy jakiejś herbacie, soku, ciastku, to jest taka, tworzy się swojska atmosfera dla odważnych i raczej dla osób pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych też rekomendujemy, ale to też wszystko do indywidualnego uznania, można mówić sobie po imieniu, jeżeli czujecie, że akurat z tą grupą uczniów to się sprawdzi. To czasem bardzo fajnie się sprawdza, ale to w zależności od sytuacji konkretnej Waszej. Też komunikacja przez internet może być fajną formą, to znaczy zróbcie sobie na przykład swoją zamkniętą grupę na Facebooku, możecie spróbować używać Instagrama, Snapchata jako nowe formy po prostu wymiany informacji, pomysłów, coś, co będzie łączyło tylko Was i nikogo spoza grupy. To też te relacje zmieni między Wami. No i też możecie spróbować zamieniać się rolami, to znaczy oddawajcie uczniom swoją rolę prowadzących spotkania. To oni mogą prowadzić spotkania grupy projektowej, Wy możecie być na nich bardziej uczestnikami. Jeżeli chcecie też zmienić tą formę spotkań, to można spróbować spotykać się nie wtedy, kiedy normalnie odbywają się lekcje, czyli albo wieczorami, albo w weekendy. To może się wiązać z różnymi innymi trudnościami, ale czasem może się bardzo fajnie sprawdzać. Natomiast jeżeli macie większe możliwości, to polecamy też w ogóle wychodzić poza szkołę, spotykać się czy gdzieś w terenie, w domu kultury, w bibliotece publicznej, czy w kawiarni, pizzerii. To fajnie też bardzo działa. Nawet my czasem stosujemy ten sposób w biurze, kiedy pracujemy nad nowymi pomysłami, spotykamy się na zewnątrz, żeby po prostu trochę odświeżyć sobie umysły. Zapraszanie gości spoza szkoły, zwłaszcza tutaj tematycznie, może być bardzo wzbogacające, kiedy chcecie pracować z tą społecznością lokalną, to poznawanie członków tej społeczności może dużo wnosić do waszej pracy. Również kiedy diagnozujecie okolice, to spacery badawcze, wywiady z mieszkańcami mogą być bardzo korzystne. Tutaj też w publikacji jest dużo przykładów, jak na przykład przeprowadzać wywiady, bardzo je polecam. Jakieś warsztaty kreatywne, na które też zaprosicie osoby spoza waszej grupy lub po prostu osoby z grupy, które mają jakieś nietypowe umiejętności, mogą czasem poprowadzić takie kreatywne warsztaty, właśnie wprowadzające nową energię do grupy. No a przy większych możliwościach to również jakieś wyjazdy, wycieczki czy zielone szkoły. Za chwilę zacznie się sezon zielonych szkół i też można się zastanowić, żeby tematem częściowo takiej zielonej szkoły była realizacja projektu. Także zachęcamy, żeby zmieniać tą formę pracy na spotkaniach grup projektowych. I tutaj teraz energizery na wzmocnienie ducha. Po co energizery w ogóle? No tutaj mają różne funkcje, zarówno takie na początku pracy, poznawanie się, przełamywanie lodów, później kiedy już grupa się zna, ale też integracja grupy, żeby te relacje zacieśniać. No i pobudzenie energii. Zawsze kiedy jesteśmy zmęczeni, bo na przykład jesteśmy już po całym dniu pracy, kiedy jesteśmy zniechęceni, to warto sobie taki energizer wprowadzić, bo to jest możliwość dobrej zabawy i po prostu obudzenia się, dodania sobie energii. Tutaj chciałam wam pokazać dwa miejsca z przykładami energizerów. Momencik. Przez te problemy. Dobrze, to może później po prostu umieścimy tutaj print screeny tych miejsc. No, jedną ze stron jest strona Młodego Obywatela. Tam w zakładce materiały edukacyjne, materiały dodatkowe znajdziecie właśnie cały materiał poświęcony motywowaniu uczniów i tam będą między innymi przykłady różnych energizerów. Natomiast druga ciekawa strona to są gry i zabawy na stronie zabawy.zielona-grupa.pl i tam bardzo fajnie są one ułożone, gdyż można wyszukiwać zabawy w zależności od tego, co chcecie osiągnąć. Czy mają właśnie wpływać na integrację, na kreatywność grupy, na podział na grupki małe lub po prostu na rozładowanie energii. Także wstawimy jeszcze na pewno do nagrania te linki. Dobrze. I w zasadzie to z mojej części tyle. Teraz chciałam oddać głos Mateuszowi Wojcieszakowi, ale zanim to nastąpi, chciałam wam bardzo podziękować za udział w tym webinarze, no i zachęcić do kontaktu z nami, czy mailowego, czy telefonicznego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Szybka zamiana. Dzień dobry wam wszystkim, cześć wam wszystkim. Ania już zdążyła mnie przedstawić, ja nazywam się Mateusz Wojcieszak i teraz postaram się poprowadzić drugą część naszego spotkania, która będzie dotyczyła w szczególności monitoringu, postępów w naszej grupie i takich szczegółów, jak to zrealizować, ale także informacji zwrotnej, która dla nas w Centrum Edukacji Obywatelskiej jest bardzo ważna i która jest elementem oceniania kształtującego i przez te najbliższe 15-20 minut będę chciał wam przybliżyć tę tematykę. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać? Możecie napisać na czacie, czy wszystko jest w porządku, czy ta szybka zmiana miejsc się nam udała. Przede wszystkim monitorowanie. Wszystko jest ok. Tak, dobrze, czyli zebrałem już głosy, że wszystko się zgadza. Pierwszy nasz temat to jest monitorowanie postępów. Monitorowanie często kojarzy nam się z jakimś takim terminem biznesowym, że monitoruje się tylko duże projekty, a my mówimy coś zupełnie innego, że monitoring należy przeprowadzać także przy projektach uczniowskich, przy małych projektach, przy projektach, gdzie działanie skupione jest na społeczności lokalnej, ale także kiedy działanie skupione jest tylko i wyłącznie na uczniach czy na społeczności szkolnej. Czym jest monitorowanie? Monitorowanie to jest przede wszystkim stałe, bieżące przyglądanie się i rejestracja tego, co w projekcie zachodzi. Ja Wam teraz pokażę taką krótką naszą definicję, że monitorowanie postępów to nic innego jak właśnie sprawdzanie, bieżąca rejestracja postępów i to, co jest ważne, że monitorowanie pozwala nam sprawdzić zgodność tego, co się dzieje w projekcie z naszymi początkowymi założeniami i celami, które gdzieś wypisywaliśmy sobie razem z grupą uczniowską. Więc to jest ważne, ponieważ możemy sprawdzić, na ile nasz pierwotny plan sprawdza się w działaniu. No i co jest jeszcze takim celem monitorowania, nie tylko dużych projektów, ale także projektów uczniowskich? No przede wszystkim dążymy do jakiegoś optymalnego poziomu jakości naszej pracy, że chcemy sprawdzić, jak uczniowie pracują, chcemy sprawdzić, dokąd nasz projekt idzie i to jest ważne z perspektywy monitorowania, ale także monitorowanie pozwala nam skutecznie rozwiązywać problemy, które spotykamy na drodze, które uczniowie spotkają na drodze. Przede wszystkim też monitorowanie pozwala nam na analizę tego, na którym etapie jesteśmy i pozwala też w miarę możliwości na szybką reakcję na opóźnienia. I co jest, jak przekuć to pojęcie monitorowania na praktyczne działania? Pierwszą taką naszą radą odważną jest przekazanie funkcji monitorującego uczniowi. Tak, żeby to nie nauczyciel, żeby to nie opiekun, nie wy, żebyście to nie wy byli tą taką osobą, która pilnuje, kontroluje, żeby odczarować też trochę funkcję monitorującego, żeby przejął ją uczeń. To uczeń powinien być odpowiedzialny za to, za analizę, w którym miejscu znajduje się projekt, ale także za reakcję, za szybkie reagowanie na opóźnienia. Więc to jest taka nasza pierwsza rada, żeby przekazać funkcję monitorującego uczniowi. Co jest jeszcze takim elementem monitoringu, który gdzieś zabraliśmy właśnie z pozycji biznesowych do naszego projektu, to jest spotkanie się, ponowne spotkanie się i przestudiowanie jeszcze raz z uczniami harmonogramu. Jeśli takiego harmonogramu jeszcze nie stworzyliście, to warto spotkać się, przeanalizować jeszcze raz naszą publikację i podzielić się zadaniami i stworzyć wewnętrzny harmonogram. Usprawni to działanie, ale też urealni Was i uczniów w tym miejscu, w którym się znajdują. Będą mogli stwierdzić, czy znajdują się na początku realizacji działania, czy znajdują się już przy końcówce i należy zewaluować projekt. Więc to, co jest ważne, spotykamy się, jeszcze raz albo tworzymy harmonogram, jeśli go nie mamy, albo jeszcze raz go szczytujemy i przechodzimy do takiego elementu, który ja realizowałem w programie Młodzi Głosują, ale chcemy zachęcić także Was do realizacji podziału zadań w postaci checklisty w Młodym Obywatelu. I właśnie kolejnym naszym slajdem jest stworzenie checklisty. Czy słyszeliście o tym, czym jest checklista? Super. To ja Wam za chwilę pokażę. Spróbuję jeszcze raz udostępnić ekran. Checklista to jest podział zadań spisany w postaci listy, tak aby uczniowie mieli w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej mieli dostęp do wszystkich zadań, które należy wykonać w projekcie. Ja Wam zaraz spróbuję pokazać checklistę, którą stworzyliśmy w Młodzi Głosują. Za chwilkę. A jeszcze zapytam w międzyczasie, kiedy wyszukuję, czy ktoś już zrealizował checklistę i taki podział zadań w postaci listy u siebie w szkole? Spróbujemy też odpowiedzieć na te pytania, w szczególności Diany o gimnazjum. Jeszcze chwilkę, dajcie mi jeszcze chwilkę czasu. Na chwilę Wam otworzę tą checklistę. OK, mam. Czy widzicie? Teraz widać? Widać. Macie przed sobą jeden z naszych postów na Facebooku i to jest taka przykładowa lista kontrolna. My nazwaliśmy to po polsku. Checklista to właśnie po polsku lista kontrolna. Tutaj była to lista kontrolna przed wyborami. Możecie na podstawie analizy harmonogramu, na podstawie analizy opisu danego tematu, który realizujecie, który uczniowie realizują, stworzyć taki zestaw zadań, które muszą się wydarzyć. Wyobrażam sobie, że w Młodym Obywatelu może to być w liście kontrolnej, możecie wypisać wszystkie spotkania, które Was czekają, jeśli planujecie wcześniej spotkania. Na przykład wydruk, zaproszenie gości, na przykład poinformowanie lokalnych mediów, czyli wypisać konkretne zdania, które są zadaniami, tak aby uczniowie widzieli je, mieli na kartce papieru lub mieli je w postaci elektronicznej i mogli odhaczać wypełnione zadania. To też ma funkcję motywującą, ponieważ uczniowie mogą widzieć, na którym etapie realizacji projektu są. Czy już zapoznaliście się z listą kontrolną? Super. Przechodzimy dalej do prezentacji. Jeśli widzicie takie zapotrzebowanie, to możemy zastanowić się i stworzyć taką przykładową listę zadań dla Was w Młodym Obywatelu. Tylko wiemy, że realizujecie bardzo różne zadania, realizujecie różne tematy i boimy się, że taka stworzona przez nas odgórna lista może być nieaktualna dla Waszych działań. Dlatego zachęcamy Was do spotkania się z uczniami i stworzenia odrębnej, własnej listy zadań, a najlepiej niech stworzą ją sami uczniowie, analizując harmonogram i zadania, które przed nimi stoją. Po checkliście mam pytanie do Was. Już trochę o tym mówiliśmy, o sytuacjach kryzysowych, a teraz chciałbym się skupić na sytuacjach kryzysowych konkretnych, na jednej konkretnej sytuacji kryzysowej, czyli na opóźnieniach. Co robicie w przypadku opóźnień w Waszym projekcie? W projekcie uczniowskim znaczy. W przypadku opóźnień. Śmiało piszcie na czacie. Ja odniosę się też do tego. Widać, słychać mnie ponownie? Halo, halo? Tak. O, super, że już wróciliśmy. Przepraszamy za te problemy techniczne na naszym pierwszym webinarium, ale staramy się na bieżąco naprawiać te przeszkody. Dziękujemy za te głosy dotyczące opóźnień. Tak jak powiedziałem, warto cofnąć się w tej prezentacji, którą Wam wyślemy albo w filmiku, do tego, o czym mówiła Ania w sytuacjach kryzysowych, że warto spotkać się jeszcze raz, warto przemyśleć harmonogram, warto ustalić priorytety, może zrezygnować z części działań, warto także przydzielić kogoś do pomocy, także spoza grupy projektowej, może warto tę grupę powiększyć, jeśli zauważymy opóźnienia albo jakieś sytuacje kryzysowe, warto grupę projektową powiększyć. Nie jest powiedziane, że kiedy rozpoczynacie z czteroosobową grupą na samym początku, to ta grupa nie może rozrosnąć się na przykład do 8 osób. My Was zachęcamy do tego, żeby realnie traktować liczbę osób w waszym projekcie uczniowskim, więc jednym z sposobów radzenia sobie z opóźnieniami jest przydzielenie kogoś innego spoza grupy projektowej. No oczywiście ponowna analiza harmonogramu i informacja zwrotna, o której za chwilę. I właśnie naszym kolejnym ważnym elementem tej prezentacji jest informacja zwrotna. My wierzymy, że skoro bierzecie udział w projektach w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej, to jesteście zaznajomieni z definicją informacji zwrotnej, a w tak najogólniejszym znaczeniu ta informacja zwrotna to jest reakcja jakiejś osoby, w tym przypadku opiekuna, na działania innej osoby, w tym przypadku ucznia. Chociaż nie jest powiedziane, że uczeń uczniowi nie może wystawić informacji zwrotnej. Chociaż teraz chcemy się skupić na informacji zwrotnej, która wystawiana jest przez Was do ucznia, do członka grupy projektowej. I trzeba mieć świadomość, że umiejętnie skonstruowana informacja zwrotna odgrywa kluczową rolę w procesie działania grupy i w realizacji projektu. Jest ona oczywiście także elementem oceniania kształtującego, które bardzo promujemy w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jeśli chodzi o elementy i informacji zwrotnej, o informacje, jak dawać, aby była ona skuteczna, żeby ta informacja zwrotna była na tyle motywująca, żeby pociągnęła członków grupy do jeszcze lepszego działania, do jeszcze sprawniejszego działania. Najważniejsze w informacji zwrotnej jest umowa przed podaniem informacji zwrotnej. To znaczy, że musicie umówić się z uczniami, że taka informacja zwrotna będzie przez Was konstruowana. Co taka umowa? Oczywiście nazywamy to górnolotnie umową, bo to jest po prostu rozmowa z uczniami podczas spotkania grupy projektowej. Taka umowa ustna musi zawierać przede wszystkim określenie, które zachowania i które działania uczniów będą poddawane Waszej informacji zwrotnej, Waszej ocenie. To jest pierwszy element. Drugi, że ta umowa musi być dobrowolna. Uczniów nikt nie może przymuszać do tego, że wchodzą w sytuację, kiedy druga osoba, kiedy nauczyciel ich ocenia, chociaż to jest w szkole niestety naturalne, że wszyscy jesteśmy oceniani w klasie, a my Was zachęcamy do tego, żeby uczniowie zgodzili się na informację zwrotną. No i trzeci element to, że wszyscy znają zasady informacji zwrotnej, kiedy jej będziecie udzielać, na jakich zasadach, o których za chwilę. Czyli są te trzy elementy umowy, o której trzeba uczniom powiedzieć i na którą ci uczniowie muszą zgodzić. Jeszcze przed tym, jakie są elementy konkretne, to warto zastanowić się, jakie są w ogóle zalety informacji, jakie są zalety dawania informacji zwrotnej. Przede wszystkim pozwala ona utrzymać i poprawiać wyniki pracy uczniów, ponieważ na podstawie udzielonej informacji zwrotnej rozmowy z uczniem możemy wprowadzić wcześniej zmiany w harmonogramie, możemy sprowadzić wcześniej zmiany w podziale obowiązków. Informacja zwrotna służy także nabywaniu nowych kompetencji. Nie tylko uczniowie zdobywają w tym przypadku nowe kompetencje, ale także Wy jako opiekunowie. Myślę, że nie jest powszechne we wszystkich szkołach stosowanie rozbudowanej informacji zwrotnej. Oprócz tego informacja zwrotna rozwija i uwalnia potencjał osobisty ucznia. Uczeń zauważa, które obszary jego pracy są lepsze, a nad którymi trzeba bardziej popracować. Jeśli chodzi już o podział na konkretne elementy informacji zwrotnej, to znaczy jak sprawić, żeby udzielana informacja zwrotna była efektywna, Jeśli macie jakieś swoje uwagi i swoje spostrzeżenia co do informacji zwrotnej, może już ją stosujecie w waszych grupach, to śmiało piszcie to na czacie. Jakie są niezbędne elementy informacji zwrotnej? My podzieliliśmy informację zwrotną na cztery elementy, które zobrazowaliśmy tutaj symbolami geometrycznymi. Pierwszy plus to jest wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia. I to musi być, to że powiedziałem ten element na pierwszym miejscu, nie jest bez znaczenia, nie jest bez związku, ponieważ docenienie mocnych stron pracy ucznia na pierwszym miejscu ma bardzo ważną funkcję motywacyjną. Uczeń dowiaduje się, że nauczyciel zauważa u niego najpierw dobre strony, a nie te złe. Ważny w przypadku każdego tego elementu informacji zwrotnej jest język. W docenieniu dobrych elementów pracy możecie używać takich stron jak, że mocnym atutem Twojej pracy jest na przykład szybkość realizacji zadań. Aniu, wyobrażam sobie sytuację, w której podczas indywidualnej rozmowy z uczniem, podczas indywidualnej rozmowy dotyczącej informacji zwrotnej mówicie na przykład, Ani, tutaj podam przykład imienia mojej współkoordynatorki. Aniu, Twoją mocną stroną jest szybkość pracy. Albo Aniu, dobrze wykonałaś te plakaty. Albo Aniu, podobało mi się, że poradziłaś sobie z kryzysową sytuacją i rozwiązałaś szybko problem, który grupa postawiła przed Tobą. Więc pamiętajcie o zwrotach językowych, gramatycznych przy dawaniu informacji zwrotnej. Drugim elementem, niezbędnym elementem informacji zwrotnej jest odnotowanie tego, co wymaga u ucznia poprawienia czy dodatkowej pracy. I znowu unikamy słownictwa narzucającego uczniowi jakieś złe samopoczucie czy wpędzenie w poczucie winy. Używamy komunikatu ja, czyli ja zaznaczyłam pomyłki w Twojej pracy, ja wychwyciłam następujące błędy, albo ja wychwyciłam następujące obszary do poprawy w Twojej działalności, Aniu, Kubo, Jacku itd. Czyli nie używamy komunikatów typu pokroju, nie wykonałaś czegoś, źle zrobiłaś coś. Używamy komunikatu ja. Dzięki temu uczeń otrzymuje od nas komunikat, że my wykonaliśmy jakąś pracę, przyjrzeliśmy się pracy ucznia, zastanowiliśmy się, które obszary są do poprawy i na tej podstawie wyciągnęliśmy jakieś wnioski, a nie narzuciliśmy pogląd. Trzecim elementem informacji zwrotnej w postaci tutaj żółtego, pomarańczowego trójkącika są wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę. Czyli zastanawiamy się podczas tej indywidualnej rozmowy, co mogło być zrealizowane lepiej. I znowu posługujemy się takimi językowymi konstrukcjami w stylu skoryguj to i to, zwróć uwagę na to i na to, przekształć na przykład formę tego plakatu na inną formę, proszę napisz Aniu list do dyrekcji, napisz list w taki sposób, aby był on zrozumiały na przykład dla mediów, albo żeby odpowiadał jakiemuś językowi marketingu. I w taki sposób wskazujemy obszary do poprawy, wskazujemy obszary, gdzie uczeń powinien poświęcić więcej swojej pracy, ale które też obszary są ważne dla realizacji całego projektu. No i mamy czwarty element w postaci kwadratu tutaj. To są wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. Czyli to jest myślenie o przyszłości. Zastanawiamy się razem z uczniem, jak możemy przyspieszyć rozwój ucznia, jak możemy przyspieszyć rozwój danego projektu. Ważne, żebyście zadbali, żeby ten ostatni element informacji zwrotnej poszerzał, pogłębiał posiadaną wiedzę przez ucznia, żeby wskazywał na pogłębianie talentów, na dalsze kształcenie nowych umiejętności ucznia. I to są te cztery elementy, o których nie należy zapominać przy informacji zwrotnej. Ja niestety nie nadążałem, tutaj Ania odpowiada na wasze głosy na czacie. I teraz mam też do Was taką prośbę, żebyście na bieżąco dzielili się o elementach informacji zwrotnej, a ja już przejdę do tak naprawdę jednego z ostatnich punktów naszej prezentacji, czyli co dalej po Młodym Obywatelu. Ponieważ motywowanie uczniów nie powinno kończyć się tylko i wyłącznie na projekcie MOBA, na projekcie Młodego Obywatela. Musicie podtrzymywać zapał uczniów po zakończeniu projektu. No i my mamy w głowach kilka rozwiązań, gdzie możecie skierować zapał, motywację, aktywność uczniów. Ja też Was bardzo proszę o to, żebyście nas poinstruowali, ponieważ Wy jesteście tu specjalistami od motywowania uczniów. My trochę tutaj zapoznaliśmy Was z teorią, ale chcemy od Was uzyskać, gdzie można koncentrować uwagę uczniów po Młodym Obywatelu. Nam od razu do głowy przychodzi najważniejszy dla nas element, czyli zachęcić ich do udziału w kolejnej edycji Młodego Obywatela. My trzymamy kciuki za, mamy nadzieję, że będzie kolejna edycja Młodego Obywatela i zachęcamy, podtrzymujemy podczas na przykład ostatniego spotkania podsumowującego, mówimy uczniom, że szykuje się kolejna edycja Młodego Obywatela, że zachęcamy do wchodzenia na naszą stronę internetową, do wchodzenia czy do polajkowania naszego fanpage'a, tak aby śledzili, czy już rekrutujemy grupy uczniowskie. No ale my jako Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzimy też inne projekty i warto skierować właśnie tę aktywność uczniów na inne projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej. I takim trzecim obszarem przyszłościowym, który odpowiada na pytanie, co dalej po Młodym Obywatelu, to jest kontynuowanie działania, które robiliście już w tym semestrze, bo nie jest powiedziane, że wasza impreza musi być jednorazowa. Wyobrażam sobie, że działania można rozszerzyć w postaci cykliczności tych działań, można rozszerzyć ich pole na inne gminy, na inne miasta, można rozszerzyć ich pole działania także wewnątrz gminy, szukając innych sojuszników, rozszerzając działania na inne dzielnice czy na inne sołectwa. Więc jest kilka takich obszarów, do których zachęcamy Was, żeby namówić uczniów do spojrzenia na swoją aktywność społeczną w szerszej perspektywie, nie tylko w perspektywie Młodego Obywatela. Czy jest coś, jakieś ciekawe głosy, Aniu? Tak. To jest też ważna informacja. Ania podpowiada mi, że już niedługo skontaktujemy się z Wami w postaci ankiety konsultacyjnej, ponieważ myślimy bardzo, bardzo intensywnie nad nowymi tematami Młodego Obywatela. Niestety nie będzie to zawsze sport, mimo że już 2 semestry raczyliśmy Was tematami sportowymi, to teraz zastanawiamy się intensywnie w zespole, w który obszar, w którą stronę pójść z Młodym Obywatelu. Już niedługo skierujemy do Was taką ankietę, wybraliśmy kilka obszarów, i bardzo zależy nam na Waszym głosie i na tym, żebyście tę ankietę wypełnili, więc sprawdzajcie skrzynki i czekajcie na wiadomość od nas. Tutaj czytam, że Pani Magdalena napisała, że moi uczniowie już mają pomysły, co dalej. I właśnie to jest właśnie ten obszar, kiedy działanie w ramach Młodego Obywatela rozszerza się na coś cyklicznego, czy uczniowie poszerzają działanie, które stworzyli w ramach tematu i będą je realizować poza tematem. To są bardzo ważne dla nas głosy, to znaczy, że Młody Obywatel był dla nich takim początkowym kopniakiem do działania i że te działania będą kontynuować dalej, a na tym nam bardzo, bardzo zależy. Myślę, że już męczymy Was tutaj od 58 minut z drobnymi przerwami. I teraz przechodzimy do części sesji pytań i odpowiedzi. Ja jestem tutaj na wizji i fonii, Ania będzie odpowiadała w postaci czatu. I teraz jest przestrzeń, którą możecie wykorzystać na zadawanie nam pytań. Szczególnie namawiamy Was, żeby były to pytania dotyczące skutecznego motywowania uczniów, no ale też zrozumiemy, jeśli będą to pytania dotyczące MOBA w ogólności, więc tutaj czekamy na Wasze pytania.